przechodzimy do punktu 12. Oświadczenia i komunikacji. Pan przewodniczący Kokejski, proszę bardzo. Oświadczenie. Uwaga, oświadczenie. Nie, no jest taka sytuacja, szanowni państwo, że nie wiem, czy się zdarzyło to gdzieś w Radzie Dzielnicy, czy nie. Nie umarłem, żyję. Natomiast zdarzyła się taka sytuacja, że wyjeżdżam, opuszczam nasz piękny kraj. Jadę teraz na posługę u królowej. Więc rezygnuję z mandatu radnego. No nie jest to przyjemna sytuacja. No wolałbym pracować tutaj w Polsce. Niestety po jakimś dłuższym okresie czasu no, nie udało się znaleźć takiej satysfakcjonującej pracy, a kurs funta brytyjskiego każdy zna. No niestety ekonomia jest niemożna. Także chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować za te dwa lata spędzone razem, wszystkim i każdemu z osobna. Była to moja pierwsza kadencja w Radzie Dzielnicy i na pewno doświadczenie, które tutaj gdzieś w takiej małej polityki, bo jednak to jest mimo wszystko praktyka, wyniosę i no i zostanie to w mojej pamięci. Może kiedyś jeszcze też będę startował. Nie wiadomo kiedy wrócę. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Tylko chciałbym, żebyśmy tutaj wszyscy jak jesteśmy i jak mnie już nie będzie i będą państwo dalej obradować nad ważnymi czy mniej ważniejszymi sprawami. Tak zachowywali mnie na to wszystko w szanowaniu siebie i dbaniu o własne interesy, bo przecież wszyscy tu jesteśmy po to, żeby usprawnić działanie naszej dzielnicy ludziom przede wszystkim i samym sobie, bo też jesteśmy mieszkańcami. I żeby się nie atakować nawzajem. To tak a propos tej komisji rewizyjnej, no to jest niepotrzebne. Lepiej się spotkać i na piwo porozmawiać i wyjaśnić sobie to z czego. Takie jest moje zdanie. No i tyle. Chciałem jeszcze raz podziękować. Także, jeżeli pan przewodniczący taką twardą i męską decyzję podjął, no to trudno z tym polemizować, od szkoda. Na pewno dla takiego młodego człowieka to jest dobre doświadczenie. Funkcjonowanie przez okres 2 lat w Radzie Dzielnicy i na funkcji przewodniczącego Komisji Praworządności zwłaszcza. I myślę, że w przyszłości pan przewodniczący ma drogę otwartą do kandydowania i do działalności w samorządzie. Będzie pan miał już pewne doświadczenia. Ja w imieniu zarządu dziękuję za tą współpracę dwuletnią, za zaangażowanie w te sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa. Ta współpraca się dobrze układała. To szkoda, ale też rozumiem, no to jest ważna jest też deklaracja, że pan przewodniczący zamierza tutaj do kraju wrócić po okresie czasu. No to jest bardzo istotne i optymistyczne. Jeżeli można, to pan Nocem chciałbym serdecznie podziękować bardzo za współpracę i tam jedno rzecz tylko chciałbym powiedzieć, zwrócić na to uwagę, to jest na to uczulony. Nie jesteśmy politykami, jesteśmy samorządowcami. To jest kolosalna różnica, ponieważ tutaj każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, być może przynależność partyjną, ale to wszystko właśnie zostaw, żeby obraz poza samorządem. Jeżeli kolega ktoś chodzi, wróci, no to nie zachęcam tego jak najbardziej. To pracy w samorządzie, a nie w polityce, no to warto to podkreślić. Jeżeli na sztuki komentarze, to pan wyprosił, bo ale w polityce też może niezamienione przez nas, że jest znaczne opóźnienie, że zależy podbiera, że pobrała firma jakaś taka skills, która nie wiadomo, czy wie pan, jeżeli pan przewodniczący się ale tak to robię, jak on tam spał, właśnie przygotowany do jego święta, że nie ma podwójne, to jeszcze ktoś z państwa ma tak, ja tylko mam dosłownie jedno zdanie. Proszę państwa, to nawet... Ale jako oświadczenie? Jako oświadczenie. Oświadczenie komunikacji. Wycofuje pan pismo? Nie w tym rzecz. Mianowicie, pamiętacie państwo, we wrześniu mówiłem państwu, że 1 października miałem egzamin na aplikację i znowu do tego mieliście trzymać kciuki. No i proszę państwa, tak się złożyło, że... No, że właśnie nie zdałem, zabrakło mi jednego...
zabrakło mi jednego punktu, który uważam, że był w teście błędnie przedstawiony. Odwołałem się od tego, odwołanie się nie powiodło. W związku z tym przysługiwała mi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której skorzystałem, jak się Państwo domyślacie i znacie mój charakter. I do tego wszystkiego to mówię, że przed następną sesją, mianowicie 9 kwietnia o godzinie 12.30 mam rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. I znów Państwa proszę o trzymanie kciuku za mnie i to wszystko. Dziękuję. Zaznaczyć, bo podczas objazdu, który mieliśmy tutaj, miałem przyjemność z panem Starneckim, panem Marczakiem, też robił po szkołach, chciałem tak uwagę zwrócić, że bo zawsze przychodzą wyceny z ZIS-u, jeżeli chodzi o jakieś wojsko sportowe, pan Masson również, na sobie były tak, że jeżeli robią wyceny jakichś wojsk szkolnych i tak dalej, to zawsze wycena była tylko wojsko szkolne i koniec. Natomiast chciałbym uwagę zwrócić, żeby zwrócić się do pana Kowala, żeby jeżeli przysyła jakąś osobę z ZIS-u, która ma pomagać w wycenach, on to nikt to robi, bo po prostu pan, który był na wycenach właśnie po przedszkolach, szkołach właśnie był siódmy, tak? Stanowi siódmy, tak, tak. Ósmy, siódmy, ósmy, czegoś tak, po prostu nie robił nic, żeby pomóc w tych wycenach, po prostu ja to miałem kupić po wszystkie wojska, wszystkie słuchki, opisy dań i wszystko musiałem wyciągać z ust pani dyrektor i tak samo panu z ZIS-u, który teoretycznie powinien to zrobić sam. Czyli powinien wcześniej przyjść, oglądać i aby pomóc pani dyrektor, aby w pewnych tych wycenach, bo po prostu to, że ma wycenę same wojsko na 80 tysięcy, czy tam bieżnie, czy skocznie, no to nic nie daje, bo tak potem jest. Natomiast jest szereg innych wyszło rzeczy, które może zrobić szkoła, które po prostu no, ten pracownik no przyszedł po prostu i siedział, nad się sobą nie zrozumiał. Ja byłem na dwóch tych spotkaniach, 7 czy 8, potem był pan tutaj radny Krzysztof Mleczko, to już był na podwórzu, kiedy ja miałem rady. Pewnie sytuacja inaczej wygląda, jeżeli jest objazd taki po szkole i dalej. Jest taki bardziej szczegółowy, czyli pytałem o instalacje, takie rzeczy, gdzie ten rzeczy mogę wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to faktycznie jest sobie zajmowane. I uważam, że to się po prostu z zarządu skarga, czy dzielnicy pytuj o w zasadzie zachowania no, osoby z ZIS-u, która po prostu ma pomagać, a nie pomaga. Żaden siedział i nic nie robił, po prostu siedział i nic, no kompletnie. No jak urzędnik, jak chcesz, musi zapłacić. Właśnie, że po to on jest przysłany, żeby on pomógł nam. Ja się akurat nie znam, ale wydaje mi się, że pewne rzeczy. Osadzenia, jakieś słupki wyszło, że są osadzenia, gdzie on no, kiwa się, no, ale to nie, ale tego nie chcieli protokolować, dopiero po interwencji mojej to zaczęło wszystko, ja mówię, to i pan pisze. Pan z ZOO, tak? To był pan inspektor? Tak. No to już to opisywał, bo to się to było w zasadzie, to co pani dyrektor ma pani zmienia Polska, tak? Aha, zaczęło mnie, ale pierwszy, no to i pan to, no bo no tak być nie może. Ja dostaję właśnie wyceny, kiedy ja nie mogę jakby zrobić nic z tej szkoły, po prostu wszystko przekracza możliwości dzielnicy, no to ja. Pan przewodniczący Stan. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko zapytać o jedną rzecz, bo mi umkło, nie wiem czy dotarła jakaś odpowiedź z Instytutu, odnośnie przejścia dla pieszych na osiedlu z Jaskinowych. Tam po renowacji dywanika asfaltowego na tej pętli autobusowej 164 znikły pasy dla przejścia dla pieszych. Była rozprawa w terenie, między innymi z panem Sarneckim byliśmy, był ten pan z ekipu i pytanie, czy jest jakaś odpowiedź na ten temat. Tam sytuacja wygląda tak, że to jest przedłużenie jak gdyby przejścia przez ulicę Nowosądecką na światła i następnie w kierunku centrum osiedla Piaski nowy. Pan z ekipu to jakiś dziwny człowiek przyszedł, mówi, no jak to przyszło, alkohol dowożony do sklepu, to on musi wjechać. No nie wiem, od kiedy woda jest ważniejsza od 5 000 mieszkańców dzielnicy 11. I to, co trudno próbować, żeby wójta wytłumaczyć. Pan Sarnecki mówił, to niech rowery wjeżdżają, a ten nie, i dalej to do niego nie docierało. Dlatego czy nie to jest jakaś odpowiedź, a jeżeli nie, to bym prosił szanowny zarząd, żeby przypomnieć się, niech ten urzędnik coś zrobił wreszcie. Dobrze. I jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie. No to pan redaktor.
Tak, z tego co wiem, przetarg ostatecznie na dróg został rozstrzygnięty dopiero w ubiegłym tygodniu, 13 marca. Wygrała drukarnia z Kielc, tutaj na dzielnicę 11, która zaproponowała cenę 20% niższą niż drukarnie krakowskie. Jeżeli nie będzie żadnych odwołań tutaj ze strony drukarni krakowskich, no to 25 marca będzie podpisana umowa na druk z Kielcami. I wtedy formalnie będę mógł przekazać dopiero wszystkie materiały, które od 2 tygodni są przygotowane, żeby oni to zaczęli składać. Co oznacza, że numer brutowo-marcowy będzie realnie w granicach 10-15 kwietnia. A już pracuję nad numerem kwietniowym. No właśnie, to jest też jakby Państwa decyzja, no, czy likwidować te życzenia, czy nie. Ja na razie je trzymam i tak dalej. Czy to jest zamiast żyć? Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym momencie? Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu dwóch z ostatniej sesji? Nie. Przewodniczący komisji coś chce? Komisji jest. Zgłosić. Proszę bardzo. Może w tej kolejności zacząłem od pana przewodniczącego Stanka. Komisja Kultury 11 kwietnia, godzina 17.30. Komisja Zdrowia 11 kwietnia, godzina 17. Komisja Edukacji 10 kwietnia, godzina 17.30. Jeszcze raz? 10 kwietnia, 17.30. Komisja Rewizyjna 10 kwietnia, godzina 19. Komisja Sportu 2 kwietnia, o godzinie 18.00 oraz Komisja Infrastruktury 10 kwietnia o godzinie 18.00. O ile się nic nie zmieni, to ja ustalam termin na 11 kwietnia, bezpieczeństwo, godzina 19.00. Komisja Mieszkaniowa 11 kwietnia o godzinie 18.00. To się ma Szanowni Państwo, zanim jeszcze zamknę dzisiejszą sesję, w związku z tym, że jest to ostatnia sesja z przesłuchaniami wiktorowskimi, do spokojnych świąt i wszelkiej pomocy. Dziękuję. Jeszcze trochę przedwcześnie, ale nie będziemy się widzieć.